Cześć, ja jestem Monika Maszkiewicz i witam Was w kolejnym odcinku modowego formatu plotka Trend Challenge. Większość z Was być może już kojarzy, że co tydzień oceniam stylizację gwiazd i oznaczam je odpowiednią liczbą gwiazdek plotka. Szukam także podobnych rzeczy po to, byście mogli wyglądać tak, jak Wasi ulubieni influencerzy. Za nami Open Air, jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce. Chyba nie zdziwi więc Was fakt, że tym razem wezmę na warsztat właśnie festiwalowe stylizacje naszych gwiazd. A tych na tym wydarzeniu absolutnie nie brakowało. Na pierwszy ogień Ola Nowak z kanału Beksy. Influencerka postawiła na błysk i opłaciło się. Bo choć cekiny zwykle królowały tylko w porze karnawałowo-zimowej, w tym roku w modzie ulicznej przebijają się one mocno także latem. Do tego w miarę stonowana katana w paski w pastelowych odcieniach, modne czarne bodki i torebka w tym samym kolorze. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszystko komponuje się tu naprawdę doskonale. Warto wspomnieć, że w typowo festiwalowych stylizacjach kluczową rolę odgrywa także makijaż i fryzura. Niesłychaną popularnością cieszyły się w tym roku warkocze. Ola, za co dostaje kolejnego plusa, postawiła na ich zmodyfikowaną wersję. Dwa stosunkowo cienkie warkoczyki urozmaiciły jej rozpuszczone, piękne włosy. Bardzo mi się to podoba. Ocena oczywiście 5 gwiazdek plotka. Przejdźmy teraz do mody męskiej. Hubert Gromacki, znany z programu Top Model, postawił na z pozoru prostą stylizację, ale mocno osadzoną w aktualnych trendach. Klasyczny golf, o którym mówiłam już w pierwszych odcinkach, to absolutny strzał w dziesiątkę. Do tego oversize'owa jeansowa kurtka. Na duży rozmiar wyjątkowo polecam zwrócić uwagę zarówno w przypadku chłopców, jak i dziewczyn. Oversize to bardzo silny trend ostatnich miesięcy, więc jeśli zastanawiacie się nad kupnem takiej katany, weźcie od razu taką o 2 rozmiary większą. Przypominam też oczywiście, że podobne znajdziecie w opisie pod filmem, a Hubertowi nie mogę przyznać innej oceny jak po prostu 5 gwiazdek plotka. Na koniec Honorata Skarbek. Honka postawiła na wysoko pozycjonowany w obecnych trendach lateks. Przewinął się on u niej zarówno na rurkach, jak i w tak zwanym bucket hat, czyli czapce rybaka. Za te elementy oraz modne glany w zwierzęcy print należą się Honce duże plusy. Nie do końca podoba mi się jednak góra tego zestawienia. Owszem, zakładanie topu na golf także jest w modzie, jednak ten koronkowy biały biustonosz w połączeniu z czernią po prostu mi się gryzie. Dla Honki tym razem 3,5 gwiazdki plotka. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem znajdziecie podobne ubrania, które pomogą Wam stworzyć wystrzałowe outfity. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia!